Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, w Warszawie, pewnie jak większość osób już kojarzy, odbywa się turniej Super Bet Rapid & Blitz Poland 2023, gdzie gra m.in. Jan Krzysztof Duda, Magnus Carlsen, Wasiel Lagraf, Maxim, bardzo silni arcymistrzowie, oczywiście też gra Radek Wojtaszek. No i moi drodzy, wielka niespodzianka, Jan Krzysztof Duda wygrywa turniej rapidowy, ale to oczywiście jeszcze nie koniec zawodów, dlatego że będą jeszcze partie błyskawiczne, no ale 6,5 punkta z 9 to piękny wynik. Janek jest na czele tabeli, samodzielnym liderem w tym momencie. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszymy. Przedstawię Wam wspaniałą partię z dnia dzisiejszego, czyli 23 maja, gdzie Janek rozegrał właśnie partię z Francuzem. Piękna sprawa, zapraszam do analizy. Jest D4 ze strony naszego arcymistrza. D5, C4, pionek wybił, przyjęty gambit hetmański. To jest bardzo ciekawy debiut i powiem szczerze, coraz bardziej przekonuję się do tego, że czarnymi też można fajnie mieszać w tym debiucie. Warto się z nim na pewno zaprzyjaźnić. Jest posunięcie E4, E5 ze strony czarnych. No to jest oczywiście ruch, który walczy o centrum. Bicie jest fatalne, nie polecam tego zbijać, dlatego że jest bicie, bicie i tutaj czarne mają świetny rozwój, goniec E6, potem skoczek C6 i tak dalej. Bardzo łatwa gra czarnymi. Białe nie zyskują tu nic w debiucie, więc skoczek F3. Tak jak teoria nakazuje, tutaj oczywiście jest opcja zbicia na D4, goniec C4, coś takiego istnieje, warto też, jeżeli ktoś chce grać w ten sposób, się zaznajomić z tym. Goniec jednak dał szacha i skoczek na C3, na co czarne odpowiedziały skoczek F6. Zwróćmy uwagę, że dzisiejsze szachy są bardzo, bardzo dynamiczne i nieważne, że wiszą tutaj jakieś pionki. Tutaj czarne i białe próbują cały czas szybkiego rozwoju. Skoczek wziął na E5. I w tym momencie Francuz zagrał B5. Bardzo dobry teoretyczny ruch. Inne możliwości to skoczek bije na E4, ale to już nie są takie dobre opcje czarnymi, dlatego że goniec zbija na C4 i teraz uwaga, jeżeli goniec bije na C3, no to tutaj spokojnie bijemy na C3. Po odbiciu skoczkiem jest goniec F7 z wygraną pozycją. W momencie, gdy w tej sytuacji zbije skoczek na C3, to odbijamy na F7 najpierw z szachem, król F8, bicie, bicie, no i oczywiście król F1, nie można zbić wieży na A1, bo goniec A3 z wygraną. Oczywiście to takim telegraficznym skrócie, ale są takie taktyczne, fajne motywy, które na pewno warto sobie przejrzeć. B5 ze strony Francuza, F3 zagrywa Janek. Nie wiem, czy kojarzycie, Janek grał też bardzo podobną partię z Anishem Gili w tym właśnie systemie. Roszada, jest A4, czyli walka na skrzydle, jest posunięcie C5, goniec na E3, pionek wybił na D4, hetman wybił na D4. Oczywiście białe tu bardzo chętnie przechodzą do końcówki, dlatego że te pionki są w takim rozerwaniu, że tak się wyrażę, i po wymianie hetmanów będzie bardzo łatwo grać tutaj białymi z parą gońców, znaczy parę gońców też mają czarne, ale tu gońce tutaj świetnie też atakują po przekątnych. W ogóle no tutaj widać, że wtedy w końcówce po tym ruchu się czarnymi robi kiepsko, po prostu kiepsko, więc hetman gra na E7, to jest też jedyna opcja taka, żeby grać czarnymi w jakiś aktywny sposób. Pionek zbił na B5, wieża T8, hetman C4. Janek bierze pionki. Zresztą słynie z tego. Dwa pionki więcej. No i tutaj też trzeba zauważyć, że jak jest bicie skoczka, to bicie gońca, więc taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. Goniec na E6. Hetman na E2. Hetman C7. Skoczek na C4. Oczywiście, no widzimy, że tutaj jest atak, tu jest atak, więc trzeba skoczkiem zasłonić linię C. Prosta rzecz. Prosta, jak się oczywiście analizuje, w partii zawsze jest trudniej, no taka jest teoria debiutów, trzeba troszkę liznąć, żeby na pewno grać na wysokim poziomie. Skoczek na D7 i wieża A4, od razu napad na gońca, ten goniec musi coś zrobić, no nie ma chyba lepszej opcji niż wymiana, pionek wybija, skoczek na C5 znajduje bardzo dobrą placówkę, wieża B4 i uwaga, skoczek D3 szach, zrobiło się gorąco. Skoczek wleciał do obozu przeciwnika, znaczy do naszego zawodnika Jana Krzysztofa Dudy. No i tutaj ten skoczek miesza. No i co zrobić białymi? Moi drodzy, jest jedyne wyjście w tej sytuacji i bardzo odważne. Znaczy no jedyne tak naprawdę. Trzeba to zrobić, ale Janek już to wiedział grając ten wariant wcześniej. Więc po skoczek D3 jest wybicie hetmanem. Tak, zbijamy wieżę i skoczka za hetmana.
Silnik mówi w tej pozycji remis, ale z praktycznego punktu widzenia proszę mi wierzyć, że bardzo ciężko gra się to czarnym kolorem. Janek pokazuje tutaj fajną grę. Uwaga, skoczek na d7, goniec d4, centralizacja oczywiście gońca, ten goniec będzie wspierał pionka, więc skoczek będzie swobodniejszy. A5 nastąpiło oczywiście, no tutaj Maksim Wasilla-Graf próbuje gryźć z tej strony. Nie możemy za bardzo puścić tego pionka wolnego, więc jest wybicie w przelocie. Wieża zbiła na A6. Roszada ze strony Jana Krzysztofa Dudy. Najlepsze w tej pozycji jest to, że białe tak naprawdę niczym tutaj wielkim nie ryzykują. To jest wszystko pod kontrolą. Bardzo silny goniec czarnopolowy. No, w każdym razie tutaj jest bardzo łatwa gra białym kolorem. To czarne muszą bardzo uważać. Wieża wróciła. Wieża B1, zdwojenie wieżyczek. H6, zrobienie lufciku. I goniec kulturalnie zagrał na F1. I to są takie ruchy arcymistrzowskie, które wyczekują dobrej sytuacji. To jest też taka stabilizacja. Troszeczkę goniec się przykleja do króla, żeby spokojnie, żeby nic bardzo mocno nie wisiało, czyli takie budowanie takiego dobrego fundamentu w pozycji. Król H7, skoczek na E3 sobie wrócił elegancko, w ogóle goniec i skoczek w tym układzie stoją rewelacyjnie. Oczywiście to, że one stoją rewelacyjnie, to jest bardzo duży sukces, ale zawsze pozostaje to pytanie, co grać dalej? No i analizy partii w tym pomagają, dzięki temu się uczymy. Jest hetman D6 i skoczek wleciał na D5. Bardzo ciekawy ruch. I uwaga, bicie nastąpiło. No i teraz Francuz zagrywa źle, bo G6. Okazuje się, że bicie pionka mogłoby nastąpić, tylko dalej tutaj białe są dobre, bo jest szach. Po odejściu królem jest posunięcie goniec C4. Kolejne zdobycze materialne i prawdopodobnie wygra na białych. Mimo wszystko, bo hetman odchodzi, bijemy wieżę i dwie wieże na hetmana z pionem więcej i z gońcem, tylko trzeba było zatroszczyć się o króla, bo na pewno czarne by tu szukały jakiegoś wiecznego szacha. Jednakże w tym momencie, jak nastąpiłby ruch F5, to ten ruch jest jeszcze gorszy. Dlatego, że jest wieża B5, hetman D6 i po wybiciu z szachem, oczywiście jest zdobycie pionka, ale nie zdobycie jakości, król ucieka i jest bicie do końca i wieża B7. Tu się robi już bardzo gorąco. Przykładowo hetman F5 ucieknie, no to nie możemy tutaj odbić. Możemy. Możemy, moi drodzy. Jak odbić? Nie, nie możemy, przepraszam. Wróć, nie możemy, bo z szachem. Sorry, nie możemy, nie możemy. Tu jest odbicie gońcem. Oczywiście odbicie gońcem. Wybaczcie za błąd. No i ta pozycja się sypie czarnymi tak naprawdę, bo król sobie odejdzie i odejdę sobie gońcem i są teraz groźby z szachem. Tu król czarny ma ogromne problemy, ogromne, więc tak nie można grać. W tej sytuacji nastąpiło G6, no i Janek gra C4. Te pionki się łącząc są niezwykłą siłą i tu jest już ciężko. Wieża A2, no i Janek tutaj zagrywa posunięcie wieża B2, niby ruch słabszy, ale to też... bardzo ciężko znaleźć najlepsze posunięcie. Można by było zagrać wieżą na B3. Ale to też nie wiadomo w sumie, czy to nie jest równorzędne posunięcie wbrew pozorom. No, wieża D2, jakiś goniec na E3, wieża C2. No i trzeba byłoby jakoś próbować realizować te pionki. Wieża napadła z tej strony, więc ja się w sumie nie dziwię tutaj Jankowi, że zagrał wieżą, żeby jedną wymienić. No i w tej sytuacji oczywiście należałoby wybić czarnymi. I tutaj myślę, że z praktycznego punktu widzenia białe nigdy nie przegrywają, a mają szansę na wygranie tej pozycji. Jednakże Francuz się myli, moi drodzy. Błąd za błąd. Hetman F4. No on jest takim zawodnikiem bardzo ambitnym i próbuje fajnych opcji, ale no ten ruch jest kompletnie do niczego. Bo jest bicie wieży. Jest szachem hetman, król H2, no i H5. Oczywiście Francuz sobie wymyślił, że będzie tutaj miał jakieś siatki matowe na królu, ale nic bardziej mylnego. I co tutaj zrobić białymi, żeby te pozycje wygrywać? Białymi gramy wieża na A1. Jedynka jest mocna, a plan jest prosty. Ustawić wieżę na D i na C i zasuwać pionkami. Proste? Pewnie, że tak. Po ruchu H4, wieża D1, hetman F2 i uwaga! Ruch, który wygrywa partię, moi drodzy. Posunięcie H3. Kto zgadł? Gratulacje. Chodzi o to, że nie dajemy możliwości czarnym na przełom, a tutaj skoczek po prostu, jak na przykład wejdzie na F6 i będzie chciał grać na H5, to jesteśmy szybko, szybko idziemy pionkiem. Skoczek na przykład na H5, zasuba pionek, no i taki jeden szach nic nie grozi, no bo tutaj i co? Jak zbije na F1, to bijemy i wygrywamy bez problemu. Więc żadnych gruźb, choć wygląda to groźnie, nie jest.
więc Janek w tym momencie wygrał partię, z czego się bardzo cieszymy, bo Francuz jest bardzo silnym zawodnikiem, ale nasz Jan Krzysztof Duda też jest niezły w te szachy, więc trzymamy mocno kciuki za Polaków i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.